Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym berserku, dlatego że tak jak mówiłem ostatnio, obchodził on dokładnie wczoraj, czyli 27 września, 2 lata. 2 lata gry już na tej postaci od praktycznie pierwszego dnia serwera. Gierka bywała różna, można by powiedzieć, dlatego że jak ja zaczynałem, to była moja pierwsza taka, można powiedzieć, postać bardziej na poważnie i na dłużej i dużo rzeczy nie wiedziałem na temat generalnie tej gry, nie? W ogóle jak zacząłem nagrywać, dopiero prowadzić kanał, to dużo rzeczy się dowiedziałem po drodze, dlatego że i wy mi pisaliście w komentarzach i zacząłem się tym bardziej interesować, żeby ten, nazwijmy to, gameplay jakoś tam wyglądał, no i przez to wiadomo, że ta postać nie była od początku prowadzona jakoś tam super, chociażby to, że dla samego EQ na tam Golda i Expa zdobyłem na około, nie pamiętam, chyba 350 poziomie czy 360, gdzie mogłem je już mieć od około 320 poziomu. Po prostu mi się nie chciało szukać, bo tak jakoś tak to dziwnie po prostu wyszło. No ale koniec końców ten berserk myślę, że wyrósł na dość fajną postać i dzisiaj pokażę wam, jak ta postać wygląda po właśnie 2 latach takiej regularnej gry z codziennymi czynnościami, nie? Dlatego, że na serwerach polskich niestety tak to wygląda, że dużo osób w takim late game'ie po około roku gry odpuszcza sobie po prostu, zaczyna robić jeden pasek zamiast 3, albo tam, nie wiem, po prostu przestają grać, albo grają raz na jakiś czas, nie, że codziennie. No i dlatego tak to wygląda. Ta postać jest prowadzona, no można powiedzieć, że codziennie, chyba ani razu tu nic nie opuściłem, także no wyrósł sobie na takiego berserka. I tak jak mówię, dzisiaj pokażę wam, jak tutaj każda ta zakładka wygląda po właśnie 2 latach takiej regularnej gierki. Na wstępie, pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, to teraz zjeżdżacie na dół, macie chwilkę, klikajcie tego kciuka. Jeszcze się pojawi odcinek z Druida, który w ogóle o tym zapomniałem, ale 25 września obchodził swój roczek, więc tam też już rok gry minął, także możecie sobie porównać tam, jak minął, bo z Berserka też nagrywałem po roku odcinek, więc sobie możecie porównać, jak wygląda Druid po roku, jak wyglądał Berserk. Natomiast teraz mamy berserka po właśnie 2 latach, także zjeżdżajcie, zostawiajcie kciuka w górę i subskrybujcie oczywiście z dzwoneczkiem. Co mogę powiedzieć takim słowem wstępu? Tak jak już powiedziałem, no nie był on od początku prowadzony idealnie, aczkolwiek myślę, że później się to wyprostowało. Ja też jakby dużo rzeczy się w międzyczasie dowiedziałem na temat tej gry. No i też druga sprawa, że gierka kiedyś wyglądała zupełnie inaczej. Kiedy ja zaczynałem na tym serwerze, to jeszcze ta gra nie była taka szybka. Jeszcze nie było możliwości wbić 200 poziomu tam w 3 dni, tak jak to ma miejsce teraz. Nie było chociażby kalendarza, więc to jakby ograniczało to ten level, powiedzmy, no bo teraz dostajemy co 20 dni nowy level. Także no to jest dużo. I tak jak mówię, po prostu nie było na przykład też eventów 3-dniowych, były tylko w sobotę i niedzielę, teraz od jakiegoś czasu są od piątku do niedzieli, także no ta gierka bardzo, bardzo się pozmieniała i myślę, że teraz gdybym zaczął tym berserkiem, to po tych 2 latach on by miał już okolice 500 poziomu, jak nie lepiej. Warto zaznaczyć, że gram na tym berserku od poziomu 400 na golda, więc no tutaj gdybym grał cały czas na expa, to myślę, że już spokojnie ten 500 level bym przekroczył, no ale mimo wszystko gram na golda, no i statystyki mówią same za siebie, bo jednak myślę, że wyglądają one dość mocarnie. Dobra, to tak tyle słowem wstępu. Zacznijmy sobie może od tego, jak ten berserk wygląda. Kamyki, jak widzicie, około 1500, powiedzmy 70, 1575, już tu niektóre nawet po 1600 podjeżdżają. Itemki teraz planuję sobie ulepszyć razy 15. Wszystkie, które jakby mam, więc czekam jeszcze na kilka legendarnych, bo jak widzicie tutaj butów nie mam zmienionych, czego jeszcze, o tu w ogóle po 809 widzę, że mam te itemki, no te itemki, które nie mają tam okolic 810 są jeszcze niewymienione, czyli w sumie tylko buty, tu widzę, że ten wisiorek i tyle, cała reszta już wymieniona, także w sumie nawet nie wiedziałem, że tak mi to poszło sprawnie, w każdym razie, bo wiecie, jak jest dużo tych postaci i się robi tam na zmianę na różnych postaciach, to jednak się to może pomieszać, zwłaszcza z wojownikiem, który ma tam 460 level w tym momencie. No i statystyki, jak widzicie, siłka 103 i prawie 5000 ogólnie, natomiast jeżeli chodzi o podstawę, no to jest 35 500. Boczki są tam jak na jakimś śmiesznym poziomie, wiadomo, że tego już nie dodaję. Szczęście 1500, no i tutaj HP mamy ogólnej statystyki 63 tysiące, natomiast podstawy 11 tysięcy. Taką przyjąłem taktykę, żeby na tym berserku mieć około 3 razy więcej siły od HP, jeżeli chodzi o podstawę, no bo jednak wiadomo, berserk bazuje na tym, żeby zabić kogoś zanim to jego zabiją, także no tej siły zdecydowanie tutaj dużo się przydaje, co daje nam łącznie, jak sami możecie policzyć, 46,5 tysiąca statystyk tak łącznie, nie? Więc no przez 2 lata chyba to jest w miarę ok wynik. Tak jak mówię, jeżeli bym teraz zaczął
zaczął i prowadził przez 2 lata jakiegoś berserka, byłoby to jeszcze szybsze, jeszcze więcej myślę tego golda i wszystkiego, jeszcze większy ten level, no bo chociażby to, że eventy golda są jeden dzień dłużej i tak dalej, no wiecie, no tak jak mówię, gierka mimo wszystko przez te 2 lata się dość mocno zmieniła. Okej, więc tyle jeżeli chodzi o tego berserka. Jak widzicie tutaj, no myślę, że więcej nie ma co pokazywać, tak to wygląda. Lecimy sobie od samego początku. Może na początek kibelek, aura 45, jak wszyscy wiemy, aura maksymalna jaka może być to jest 66. Od tam, nie pamiętam której, chyba 20 aury, za każdym razem potrzebujemy tylko 1000 many, tylko, no w cudzysłowie tylko, 1000 many do każdego kolejnego poziomu, także no teraz to idzie mniej więcej tak samo. No wiadomo, każdy epik to jest 50 many, także troszkę tych epików musimy wrzucać. Ja jakieś tam były momenty chyba, że epików nie wrzucałem, tylko coś innego, ale generalnie od dłuższego czasu staram się tylko i wyłącznie epiki wrzucać, no i ta aura jest na poziomie 45 i prawie pół, także no jeszcze nam troszeczkę mimo wszystko brakuje, żeby tą 66 osiągnąć, nie? Więc jednak aura to jest taka rzecz, którą no dość długo się wbijam. No i okej, możemy polecieć dalej w karczmie, już akurat nic ciekawego nie ma. Tutaj tak samo runki, tyle run, ja już te runy odkąd osiągnąłem maksy bardzo się nimi nie przejmuję, jakoś mnie tam, wiecie, nie, no po prostu mi są niepotrzebne, nie? Już mam tutaj maksymalne runy na sobie, więc sobie je po prostu zamieniam. Tak samo tutaj mam po 60% w broniach na pachołkach, jeżeli chodzi o tutaj łączną odporność to tak samo, punkty życia tak samo, także no już po prostu jak wymieniam itemki, to sobie zamieniam runy i tyle, nie? Więc już te runki mnie nie interesują, więc jak mi się tam przypomni, to zrobię reset i tak dalej, ale generalnie to można by powiedzieć, że olewam. Zbrojownia i gabinet magii to raczej nie są ciekawe rzeczy, tutaj się za wiele nie zmienia. Wiedźma, no to już wiadomo, od bardzo, bardzo dawna mamy te wszystkie czary, więc to też nic ciekawego. Pupilki. Pupilki was mogą ciekawić, jak to wygląda po 2 latach. No i wygląda to właśnie w następujący sposób. Mamy około, można powiedzieć taką średnią, to 2000 tych jedzonek we wszystkich żywiołach, co przekłada się na to, tu widzę, że mrok mam dość słaby, całą resztę mam, no ziemia już dzisiaj myślę, że dobije do tych 2000, no i całą resztę mam właśnie powyżej 2000, co przekłada się na to, że już za dość, myślę, niedługi czas skompletujemy połowę tych petów. O, chodzi mi tutaj oczywiście o poziomy, no bo jak wiecie, maksymalny poziom petów to jest 200, tych rządków mamy 4, więc w tym momencie no połowa, można powiedzieć, że powyżej 2000, no to już jest połowa osiągnięta, bo takiego siorba na przykład nie będziemy musieli karmić od 1 do 200, tylko po prostu od tej 100, nie? Więc no, tak jak mówię, mniej więcej w każdym żywiole mamy tą połowę osiągniętą, więc no co, wygląda na to, że kolejne 2 lata i już będziemy mieli te pupilki skompletowane, wszystkie będą na poziomie 200. Myślę, że mniej niż 2 lata, dlatego że teraz jest ten event petów bardzo boostuje, dlatego że chociażby za każdą wygraną tutaj w środowisku dostajemy, w sensie na tutaj tej walce, w tych walkach pupili dostajemy 3 jedzonka zamiast 1, więc robiąc, po prostu wygrywając 5 walk, to daje nam 15 jedzonek, co za tym idzie, możemy przez 3 dni, bo ten event trwa przeważnie 3 dni, no to jest jednak 45 jedzonek, nie? Codziennie przez te 3 dni też możemy karmić 9 razy zamiast 3, więc to na pewno przyspieszy to rozwój tych pupili i na pewno szybciej niż przez kolejne 2 lata sobie tutaj dokarmimy wszystkie pupilki do 200, ale generalnie pupile, jak widzicie, wyglądają tak. Lożki, no to ktoś śledzi tą serię z berserka, no to myślę, że wie mniej więcej, jak na tym berserku to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o lochy. Strefa świata skończona już bardzo, bardzo dawno temu, portal tak samo, ja tu kiedyś miałem w opisie daty, teraz to usunąłem, bo jakbym miał wszystko zapisywać, to by mi po prostu opisu nie starczyło, za dużo znaków, no ale generalnie wygląda to tak, że strefa świata bardzo dawno temu skończona, natomiast w strefie mroku mamy w tym momencie otwartych jeszcze 5 lochów, z czego myślę, że w niedługim czasie skończymy już Hemoridor, skończymy karuzelę, tutaj tych nordyckich bogów, no i tak naprawdę zostanie nam końcówka tej karczmy Mrocznych Sobowtórów, bo wiem, że końcówka tej karczmy jest delikatnie słabsza aniżeli Góra Olimp, więc no tutaj ta karczma, myślę, że tak około 9-10 poziom, na nim się zatrzymamy na jakiś czas, no i Górę Olimp tak samo, myślę, że gdzieś w niedługim czasie dobijemy właśnie do jakiegoś tam 8 poziomu powiedzmy, no i w zasadzie tylko te 2 lochy nam na później zostaną, tu już jak widzicie jest końcówka, także też wiadomo, że też ciężko to porównywać, wydaje mi się, że takim, znaczy wydaje mi się na pewno takim wojownikiem
Nie będziemy mieć takich lochów na tym levelu. Myślę, że będziemy mieć o wiele mniejsze te w sensie no te piętra tam w tych lochach. No bo jednak berserkiem sami widzicie, oglądacie odcinki, wiecie jak te lochy padają. Lochy na 400 tam powiedzmy 20 levelu berserk pokonuje takie, których wojownikiem niektórzy nie mogą zrobić na przykład na 500 poziomie. Więc no tak jak mówię, na pewno tutaj ten berserk, jeżeli chodzi o lochy, jest bardzo do przodu względem innych klas. Co za tym idzie też ten level, nie? Bo ja tak jak mówię, gram od 400 na golda tutaj na każdej praktycznie postaci, więc wydaje mi się, że no o wiele dłużej będziemy innymi klasami wbijać ten 500 poziom niż berserkiem, no bo tym berserkiem mamy z lochów tego expa od groma, no nie? Także no po prostu lożki wyglądają tak. Twierdza, jak widzicie, no tutaj surek w tym momencie mi nie brakuje, przez jakiś czas biłem tylko skarbiec, żeby dobić do 45 poziomu. W zasadzie niedawno go skończyłem na ten maksymalny poziom, jak widzicie, dlatego że zostawiłem sobie kopalnię na poziomie 60, bo z tego co wiem, z moich takich z obserwacji innych graczy, którzy mają tą kopalnię o wiele wyższą, wynika, że do 60 poziomu jeszcze te gemy jest faktycznie duża różnica, tam powiedzmy co 5 poziomów na przykład kopalni, od 60 do 100 tej różnicy aż tak dużej nie ma. Wiadomo, że na pewno tam jakaś jest, no bo to jest jednak 40 poziomów kopalni, ale zdecydowanie się ona zmniejsza. Więc po prostu ja stwierdziłem, że na 60 poziomie sobie robię stop, dobijam ten skarbiec do 45, no i teraz będę leciał dalej kopalnie do 100. Jak widzicie, no tutaj w ogóle obrony nie mam, bo mi ona po prostu niepotrzebna w międzyczasie, no żeby rozwinąć tą twierdzę całą na maksa, no to jeszcze naprawdę dużo czasu mi potrzeba, no ale wiadomo, skupiałem się na takich budynkach, które są najważniejsze, czyli właśnie twierdza, kwatery, tutaj akademia, skarbiec, no i w tym momencie też kopalnia, także no to są takie budynki, które musimy cały czas rozwijać. No i co, skarbiec do 45 po to, żeby chociażby trzymać epiki do kibla, jak sami widzicie, chociażby po to, że jak tych epików mi się trochę zużyje, no to żeby później sobie jakieś tam itemki, powiedzmy nawet te po 2,5 miliona, które lecą na co dzień z misji, trzymać, żeby wrzucić je do Wiedźmy. Wiedźma daje wtedy 5 milionów. Także no powolutku tak to wygląda właśnie, to powiedzmy no to nabijanie statystyk, nie? Że nawet takie itemki 2,5 miliona sobie trzymamy w tym late game'ie, żeby po prostu oddać je do Wiedźmy. Wiadomo, że później to już będzie inaczej wyglądać, jak już tą aurę osiągniemy maksymalną, no to ja będę się starał tutaj epików nakupować, potem codziennie rozmontować. No wiadomo, 5 epików codziennie, no to szybko one się skończą, no i później będziemy sobie już, no bo już nie będzie nam potrzebne do tego kibla, bo już aura będzie maksymalna, to już sobie będziemy trzymać itemki po prostu właśnie po 2,5 miliona. Więc tak wygląda twierdza, natomiast jeżeli chodzi o nasze podziemie, no to w tym momencie tak wygląda. Ja mam dużo tych surowców, no bo wiadomo, teraz ten legendarny loch i tak dalej, trochę z tego wszystkiego leci, no ale jak widzicie, podziemia, wszystko wiadomo już na poziomie 15, no i powolutku rozwijam tą kopalnię złota. Kopalnię złota w tym momencie mamy na poziomie 46 i buduje nam się poziom 47. Także no tu raczej zaskoczenia myślę, że nie ma, ewentualnie w tym poziomie kopalni. Wiadomo, że coś tam było skipowane po drodze i tak dalej, więc to nie jest tak, że jakbym czysto bez skipowania to budował, to na pewno te poziomy tych budynków byłyby mniejsze. Natomiast coś tam było poskipowane i tak dalej. Natomiast no tu myślę, że zaskoczenia nie ma, że cała reszta jest na 15, no bo żeby budować kopalnię na poziom wyższy niż 15, no to musimy tą tutaj właśnie resztę budynków zbudować na ten, na tą 15. No i co? No kopalnia już zaczyna dawać fajne ilości, wiadomo, że to jest 26 milionów 200, dość szybko to idzie, możemy tutaj zobaczcie, no 1 700 tysięcy na godzinę, więc wydaje mi się, że to jest dużo, zwłaszcza podczas eventu Golda też i tak dalej, więc no tak to po prostu wygląda. Gildyjka wygląda tak, myślę, że nie ma tutaj za bardzo co komentować, no top 1 gildia na tym serwerze, nieraz przegramy sobie z top 2, ale generalnie na razie przewaga jest, 1000 rycerzy i tak dalej, no gildia to jest strasznie pojęcie względne, to też zależy jak ludzie rozwijają, tutaj na przykład mamy problem z dojściem do 6 głowy z tego co zauważyłem, natomiast na takim S38, czyli serwerze pół roku młodszym, mamy już tam bodajże 8 albo 9 głowę, coś w tych okolicach, więc no tak jak mówię, tutaj dużo osób tego pupila nie ma ulepszonego. I tak to po prostu wygląda, no ale gildia tak czy siak top 1, więc no tyle. Salka chwały, to co ja mówiłem, jakby jeżeli chodzi o tą salę chwały, no to tak jak mówię, to jest polski serwer, który nie jest za bardzo aktywny, z tego co widzę, mała ilość osób tutaj gra tak regularnie, zresztą to widać po czci. Do top 8 mamy 300 plus tysięcy, top 9 to już jest 286 tysięcy, no a tutaj top 12 to już jest 257 tysięcy, więc jakby no ta różnica jest dość spora.
Tu zobaczcie, top 19 już w ogóle poniżej 200 tysięcy. Także no tak jak mówię, różnica jest duża, ale to właśnie wynika z tego, że te serwery polskie dość szybko zaczynają być martwe. Po około roku, które serwery z takich moich obserwacji polskie są w miarę aktywne? Na pewno serwer 35, tam widziałem, że dużo ludzi gra regularnie, stara się i tak dalej. 36 i 7 myślę, że 35 pojedziemy, chyba dobrze. W każdym razie chodziło mi o 35. Jeżeli chodzi o 36, 6 i 7 myślę, że są to dość martwe serwery już na tym etapie. 38 serwer jest dość aktywny w dalszym ciągu, mimo że już półtora roku od jego startu minęło, to tam cały czas dużo osób gra i tak dalej. Więc jego można powiedzieć, że widać, że po prostu jest aktywny. No i serwer 39, który tak jak mówię, no minął już rok, tam mamy tego druida ponad od jego startu. No i tam póki co cały czas się zamieniamy z gildiami. Raz my jesteśmy top 1, raz tam druga gildia i tak dalej. Powtarzam chyba i tak dalej znowu. Więc no tam się jeszcze zamieniamy, ale mimo wszystko też ten serwer 39 nie ma jakichś tam zadatków, żeby po tych powiedzmy półtora roku, dwóch mieć jakoś tam super dużo aktywnych graczy. Więc myślę, że skończy podobnie jak właśnie serwer 37. No i okej, w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o takie podsumowanie w kółku. Tutaj nic ciekawego nie ma, kalendarzyk tak samo. Także no tak wygląda ta postać. Jak widzicie, jeszcze mamy tutaj ponad 2 miliardy golda, więc jeszcze gdzieś 200 statystyk byśmy mogli sobie wcisnąć, żeby to już była taka powiedzmy obiektywna opinia. Jeszcze dzisiaj tu nic nie robiłem, także można powiedzieć, że po tych równych dwóch latach tak wygląda właśnie ta postać. No i co? No wiadomo, że tutaj nie ma co się sugerować, bo różne są style gry i tak dalej. Ja tutaj gram te trzy paski od startu, coś tam skipnę, zawsze coś tam coś, więc jednak no trzeba brać na to poprawkę. Niektórzy mogą grać dwa lata na przykład na jednym pasku, no i no wiadomo, to jest prosta kalkulacja. Jak ktoś gra na jednym pasku, no to przez trzy dni zrobi tyle, co my przez jeden dzień, no bo gramy trzy paski, nie? Więc jakby to też nie ma co się porównywać, no ale tak po prostu wygląda moja postać przez te dwa lata gry. Tak jak mówiłem na starcie, dużo, w sensie nie dużo, ale troszkę mogłaby być jeszcze lepsza, gdybym ja faktycznie od startu grał tak, jak grać się powinno, nie robił tam jakichś błędów, nie robiłem jakichś ogromnych, tak jak mówię, no ale to jakieś tam zawsze były. Chociażby tych statystyk miałbym więcej, gdyby to EQ na AFK zostało od razu złożone tak jak mogłem już to zrobić, no i innych różne tam pierdoły, nie? Więc no ale sami widzicie, że mimo wielu błędów tutaj i tak regularna gra i zawsze można wszystko wyprostować, no bo ta gierka ma to fajnego do siebie, że się nigdy nie kończy, nie? Może się tam znudzić na tym etapie i tam wiele innych rzeczy, no ale jednak nie można jej zarzucić tego, że no nigdy się nie kończy, bo po prostu cały czas można grać, codziennie można robić tą AFK i codziennie można tą postać rozwijać. To tyle, także ja Wam dziękuję za uwagę, za oglądanie. Tak jak mówiłem, taki odcinek powstanie, tak jak widzicie zresztą wczoraj równe dwa lata minęły na tej postaci. Nagramy sobie jeszcze roczek z druida, jak to wyglądało. No i myślę, że później już po legendarnym lochu jakiś czas jakieś tam lożki ponagrywamy. Pokażę Wam, jak te postacie tutaj wyglądają, jak się prezentują w lochach właśnie po tym legendarnym lochu, no bo wiadomo, że to jest zawsze boost dla naszej postaci i dla pachołków, więc sami widzicie, jak to wygląda. Tu jeszcze może jeszcze zanim skończymy, to wejdę sobie w salę chwały, no i na przykład porównamy się z graczem top 2. Tu widzę, że słodka Yue, to też jest berserk swoją drogą. Tu Moraxi coś zauważyłem, że odpuścił, nawet to też widać po czci, bo oni byli w miarę obok siebie. Natomiast z graczem top 2 możemy się porównać, mimo że nie chcę za bardzo tego robić, no ale niech będzie. No i zobaczcie, no słodka Yue tu na pewno w lochach też jest do tyłu, no ale w tym momencie 11 leveli przewagi nasza postać ma. Jeżeli chodzi o statystyki, co nas bardziej ciekawi, no to siły ma prawie tyle co my, zobaczcie, że strata zaledwie 700, natomiast no tutaj HP ona ma, czy tam on 5100, a my mamy 11000, więc łącznie tak jak mówiłem 46500, a ona tutaj łącznie ma 39600, więc w zasadzie i tak tych statystyk tak jakoś bardzo, bardzo dużo nie traci, nie? No tego levela też jest do tyłu, ale to podejrzewam, że dużo wynika z lochów. Także okej, to by było na tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę, za oglądanie. Dajcie znać, jak u Was postacie, ile Wy je prowadzicie, jak tam u Was z levelem po danym czasie i tak dalej. Chętnie sobie to poczytam. Także tak jak mówię, ja Wam dziękuję za uwagę, za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, dzwoneczkiem, kciuka w górę. Wbijajcie na Discorda dla widzów, przypięty komentarzu i opisie są linki. I oczywiście na Twitcha również. Więc jeszcze raz, żegnam się z Wami, trzymajcie się i cześć!